To jest Windows 7 i ciężko mi w to uwierzyć, ale ten system debiutował w 2009 roku, czyli ma dosłownie 15 lat. Ja ten system wspominam bardzo ciepło i myślę, że większość z Was będzie miała, no cóż, podobnie. Microsoft co prawda oficjalnie zakończył wsparcie tego systemu w 2020 roku. Jakiś czas temu zastanawiałem się, czy poczciwa siódemka byłaby jeszcze używalna w dzisiejszych czasach i które programy będą na niej jeszcze działać. Do tego całkiem zabawnie byłoby skompletować najmocniejszy komputer, tworząc tym samym taki, no wiecie, Ultimate Windows 7 PC, żeby trochę tak uczcić pamięć tego systemu. Trochę na zasadzie jak parę lat temu zrobiliśmy to z Windowsem 98. No tak, ale jakie podzespoły oficjalnie były wspierane pod Windowsem 7? A może da się pójść jeszcze dalej i odpalić podzespoły, które nigdy nie były oficjalnie wspierane? No i dzisiaj sobie taki komputer właśnie zbudujemy. Sprawdzimy, co jeszcze na siódemce działa. I prawdę mówiąc, to wcale nie jest aż tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Moim założeniem było to, żeby uruchomić Windowsa 7 na możliwie najmocniejszej konfiguracji, która była oficjalnie wspierana. I tak, żeby w menadżerze urządzeń nie było ani jednego sterownika, który będzie niezainstalowany albo z wykrzyknikiem. I powiem Wam, no trochę tych informacji musiałem poszukać. Tak samo jak szukałem dzisiejszego sponsora. Krux Emot 2000S to kompaktowy mikrofon, który pozwoli znajomym lepiej Cię usłyszeć. Mikrofon oferuje dwa tryby kierunkowe, kardioidalny oraz dookólny, a o jego wyborze decyduje wygodny przełącznik. Dodatkowo mamy tu bezpośredni odsłuch po jacku 3,5 mm, a do komputera mikrofon podłączymy przez łącze USB-C. W zestawie znajdziemy także uchwyt oraz popfiltr, a to wszystko w rozsądnej cenie. Dowiedz się więcej w linku w opisie. Zacznijmy od karty graficznej, bo to jest nieco łatwiejsza rzecz. Ostatnimi kartami, które miały jakąś formę oficjalnego wsparcia pod Windowsem 7, były Radeony z serii 6000 oraz karty NVIDIA z serii 3000. Czyli w teorii najmocniejszymi konsumenckimi kartami będą kolejno RX 6950 XT oraz RTX 3090 Ti. Dla mnie wybór prosty, bo akurat 3090 Ti mam na stanie. Bardziej wesoło robi się, jeżeli chodzi o wybór procesora, czy powinienem powiedzieć nawet całej platformy. Po pierwsze, Microsoft sztucznie blokował możliwość instalacji Windowsa 7 na Ryzenach czy Intelach 7 generacji i wyżej. Było to spowodowane tym, żeby ludzie kupowali 10, a nie korzystali z 7. To jest jednak mały problem i to stosunkowo da się łatwo ominąć. Gorzej jest z faktycznymi sterownikami. Oczywiście, jeśli się uprzemy, to odpalimy Windowsa 7 na 14 generacji Intela, ale co nam potem, jeżeli nie będziemy mieć sterowników do chipsetu, karty sieciowej czy USB? Jasne, system się uruchomi, no ale postawmy sprawę jasno, system taki nie będzie specjalnie użyteczny, co nie? W przypadku Intela najnowszymi procesorami, które miały oficjalne drivery chipsetu, to 9. generacja, więc najmocniejszy proc to i9-9900K. Po stronie AMD okazuje się, że pierwsze Ryzeny miały oficjalnie sterownik chipsetu. I tu robi się jeszcze ciekawiej, bo AMD się tym szczególnie nie chwaliło, ale wydawali sterowniki chipsetu na tyle długo, że wspiera ona także płyty X470, a także da się odpalić X570. Dla nas to super wiadomość, bo to oznacza, że możemy tutaj wpakować 16-rdzeniowego 5950X. No dobra, a Threadripper? To jest też rzecz, która przeszła mi przez głowę. I z tego, co wygrzebaliśmy w necie, no to oficjalny sterownik chipsetu pod Windowsa 7 mają Threadrippery pierwszej i drugiej generacji. Czyli najmocniejszy byłby to Threadripper 2992X, który ma co prawda 32 rdzenie, ale kurde, to jest architektura Zen Plus, więc mielibyśmy więcej rdzeni i więcej kratek w menadżerze zadań, ale no realnie w grach, no to taki 5950X będzie po prostu szybszy. I to była oficjalna ścieżka, ale jest także nieoficjalna i tutaj mały spoiler, da się odpalić także procesory na AM5, ale tą nieoficjalną ścieżkę zostawimy sobie na koniec. Teraz zbudujmy tego Ultimate Windows 7 PC, który jest oficjalnie wspierany. No to co?
jedziemy ze składaniem, mamy tutaj już troszeczkę części. Zrobimy ten build, że będzie, wiadomo, dość nowoczesny, ale mamy parę takich elementów, żeby nadać takiego klimatu, wiecie, z ery Windowsa 7. Mamy sztos obudowę, sztos chłodzenie i jeszcze jeden taki akcencik dorzucimy, więc myślę, że będzie całkiem fajnie to wyglądać. No i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej działać, chociaż ach, ja już wiem, że instalacja Windowsa 7 na tym sprzęcie to nie będzie prosta, ale bądźmy optymistyczni, poskładajmy najpierw kompa. Taką płytę sobie weźmiemy, ona jest pod AM4, to jest dokładnie X570 Aorus Pro od Gigabyte'a, którą używam w ogóle na platformie testowej do testowania procesorów. Jest może troszeczkę ubrudzona, nie najśliczniejsza, ale hej, wiem, że dobrze działa, więc ją sobie użyjemy. No i przede wszystkim ją mam i bez sensu będę kupował inną, nie? No i jak ma być Ultimate komputer pod Windowsa 7, no to musi być też procesor odpowiednio mocny. I mamy tutaj 16-rdzeniowego Ryzena 5950X. Sobie go tutaj elegancko wrzucimy. No to jak procek siedzi, to zamykamy ten interes. Zabawna kwestia jest z RAM-em, ponieważ mamy 4 kości i łączna pojemność to jest 128 giga. Jak szaleć, to szaleć. Wpakujemy tyle, ile płyta obsługuje. Ale w ogóle z tym RAM-em to jest też śmieszna sytuacja, bo ogólnie to napisałem do Adaty, czy nie chcieliby podesłać RAM-u i podesłali, więc bardzo serdecznie im dziękuję. Natomiast dwa razy się mnie pytali, czy na pewno mi chodzi o 128 giga RAM-u DDR4. No bo wiecie, wszyscy teraz DDR5, a ja im napisałem, że potrzebuję DDR4, oni byli takie, co? Poza tym ramy całkiem spoko, mamy taktowanie 3600 MHz i mamy opóźnienia CL18, więc jak na taką pojemność pojedynczej kości, to myślę, że całkiem nieźle. Fajnie to wygląda, jak jest tak wypakowane 4 sloty, nie? Podoba się dla mnie. No i dysk damy sobie taki od Patriota, który gdzieś tutaj w studio miałem. To jest terabajtowy, ale na PCI Express 4.0. Śmieszna sprawa, bo ja w ogóle nie wiem, czy Windows 7 z bomby wykryje sterowniki do NVMe, więc może być ciekawie. O, patrz, tutaj sobie go zamontujemy. Pyk, pyk, cyk, cyk. Elegancko. No jak chcemy sobie już składać super kompa pod Windowsa 7, to mi się bardzo z erą tamtych komputerów kojarzy taka kolorystyka Noctuły, więc damy oczywiście NHD 15, która debiutowała w sumie 10 lat temu, to jeszcze 7 nawet była popularna. O tak, ja już sobie wcześniej kiedyś testowałem to na kanale Rozpaczkowanie. Och, to jest kurna bydlak, nie? Och, dobra. To jest kurde NHD 15, dwuwieżowe chłodzenie z beżowymi wentylatorami, czy brązowymi, czy... Nie wiem, daltonistą jestem, sorry. Kamil, twoim zdaniem to jaki jest kolor? Beżowy. Beżowy? Dobrze trafiłeś. Tak? Zgadłeś. Widzowie, napiszcie w komentarzach, czy Kamil mnie nie troluje. Chcecie usłyszeć coś nieprzyjemnego? Grzesiu to chyba się przekręci, jak usłyszy ten dźwięk podczas montażu. Ej lol, w tej instrukcji jest napisane, że świetnie dziś wyglądasz. A do tego jak dasz suba, to będziesz miał niższe temperatury na procku. Legit info. O kurde, ty, pasta mi się. Ty, skończyła się. No tyle to będzie za mało. Twoja tubka pasty versus tubka, o którą masz się nie martwić. Tu mamy cyk. Teraz sobie tylko jeszcze dokręcimy i będzie elegancko. Co byś zagrał na takim kompie? Stary, z Windowsem 7, co mi się kojarzy za gierka z Windowsem 7? Minecraft. Zagrałbym w Minecraft. Dobra, no to czekajcie, zapniemy sobie tutaj jeden wentylatorek, cyk. Musi być ciutkę wyżej, tak, żeby ten RAM... Okej, okay, tak będzie chyba okidoki. I słuchajcie, hit, creme de la creme. Obudowa, którą udało mi się dorwać, to jest Fractal Design Focus G. I to jest taka obudowa, która moim zdaniem idealnie wpasowuje się w taki klimat Windowsa 7. Zobaczycie, jak zaraz ją rozpakuję. Natomiast ciekawostka, to jest obudowa nowa. Kupiłem ją chyba za 250 zł. Wiesz lub nie, na Morelach były 2 sztuki, została chyba jeszcze jedna ostatnia, także idealnie pod ten komputer się trafiła. Oj, 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 to jest to, co lubimy, nie? O, cudo! I patrzcie, ten front, mamy zatoki 525 i mamy jeszcze tutaj zerknięcie do środka. No, kurde, no powiedzcie, czy ta obudowa, czy ona nie krzyczy Windows 7? Dla jasności, to jest plastik, to nie jest szkło. Obczajcie te wentylatory, no powiedzcie, że to nie jest taki peak Windows 7 era, nie? Powiem wam, tak patrzę teraz na tą obudowę, ja coś czuję, że ta Noctua się tutaj chyba nie zmieści, nie? Kurde, fajnie, no samo chłodzenie się mieści, ale przez to, że mamy wysokie ramy, to ten jeden wentylator musi być wyżej, to się chyba nie zamknie. Czekaj. Nope, nie da rady. Jakby go z tyłu jeszcze dać? Nie.
Nie da rady. No to nic, będzie z jednym wentylatorem. No to przymiarka teraz. No, teraz jest git, z jednym wentylatorem spoko. Zasilacz akurat nie vintage, dość nowy, bo mamy taką kosteczkę od Deepcoola. To jest ile? 850 W. ATX 3.1. A3.1 to będzie nam potrzebny do karty graficznej, to zaraz zobaczycie. Fajna elektrownia, w pełni modularna. Tutaj celowo sobie te kable wyprowadziłem wcześniej, bo będzie potem wesoło podłączyć te kabelki. No i słuchajcie, najmocniejsza karta, którą na ten moment da się odpalić pod Windowsem 7, czyli RTX 3090 Ti. No konkrecik to jest, powiem wam, Phantom wydanie od Gainwarda i mamy, jak widać, złącze 12V High Power. Mamy to. No ale powiedzcie mi, widzowie, co to za komputer pod Windowsa 7, który nie ma napędu? I to jeszcze damy napęd nie byle jaki, bo damy Blu-ray. Wiecie, na bogato. Tu w ogóle te wentylatory teraz widać w pełnej krasie. To jest... Patrzcie, nawet nieźle cable management się tu udało zrobić do tego napędu. Elegancko. Jeszcze tak sobie myślę, że może dorzucimy jeden taki wentylator 120mm. Akurat niestety od NZXT, nie od Fractala. I odpalamy myk. Oh yeah. Ej, patrzcie, te wentylatory z frontu jednak świecą. Cudo. A czekaj, to jest w ogóle, patrz, to jest folika, stary. O tak. Piano Black, który rysuje się od samego patrzenia, tak jak chciałem. No to łatwa część roboty za nami. Teraz tylko zainstalować tu Windowsa 7. Suma summarum, komputer wyszedł całkiem zacnie. Mamy tutaj taki miks starego wyglądu z nowymi częściami i moim zdaniem całkiem fajnie się to prezentuje. Komputer poskładany to co? Wkładamy płytkę z Windowsem 7 albo pendrive'a i tak po prostu instalujemy system? No, nie tym razem, bo szybko zauważymy, że w instalatorze przykładowo nie działają nam peryferia. Jest to problem tego, że system po prostu nie wspiera nowszych standardów USB, no i ogólnie nie współpracuje z nowymi komponentami. Wpadliśmy też na taki pomysł, żeby przerzucić część komponentów na płytę z chipsetem B450, która ma jeszcze porty PS2. I faktycznie po odpaleniu klawiatura działała, a kiedy dorzuciliśmy sterownik Fizjona dla dysku M2, byliśmy nawet w stanie zainstalować 7 na nowoczesnym dysku, ale to nie spełniło oczekiwań, no bo po dograniu sterowników i tak część rzeczy nie działała poprawnie, działały nam tylko porty USB 3.0, no i nie było to też szczególnie eleganckie i wygodne rozwiązanie. WPM próbował różnych trików i wynalazł nawet takie specjalne narzędzie Gigabyte'a do modyfikacji obrazu systemu i próbował ręcznie integrować sterowniki przez Dizma, ale strzałem w dziesiątkę okazał się Windows 7 Image Updater stworzony przez gościa, który ma nick Atak Snipera. Dzięki temu udało nam się zintegrować wszystkie najnowsze łatki do siódemki, podmienić obraz Vim w instalatorze Windowsa 10 i udało się także dograć wszystkie oficjalne sterowniki, które Microsoft miał w swojej bazie. Więc można powiedzieć, że stworzyliśmy do tego swego rodzaju takie Ultimate Windows 7 ISO, które korzysta z nowszego instalatora i ma wszystkie sterowniki. I faktycznie to zrobiło robotę, bo system udało się zainstalować i to bezpośrednio na płycie X570 i dysku M2 NVMe z użyciem peryferiów na USB. Po pierwszym uruchomieniu wszystko po prostu działało. No, może poza kartą graficzną, do której musieliśmy klasycznie doinstalować sterowniki. Najnowszy driver wspierający Windowsa 7 to 475.14 i co ciekawe, to Nvidia będzie ten driver wspierać do września 2024 łatkami bezpieczeństwa. No dobra, a jak Windows 7 działa na takim hardwareze? No, jak można się spodziewać, zarąbiście. Serio, wszystko dzieje się błyskawicznie. Z tak mocnym procesorem, dyskiem NVMe i zapasem 128 GB RAM-u system śmiga jak zły. Pierwszy raz widziałem najwyższą ocenę wydajności Windowsa z wynikiem 7.9 i każda wartość była po prostu wymaksowana. Słowem, wow. Dlatego zgodnie z założeniami mieliśmy sterownik do dosłownie każdej rzeczy i nie było ani jednego wykrzyknika. Więc jeżeli chodzi o instalację i konfigurację, udało się to zrobić. Tylko teraz kwestia tego,
co faktycznie da się jeszcze na tym systemie uruchomić. Chyba najważniejsza rzecz to przeglądarka internetowa, którą no, używałem po prostu do większości rzeczy. Wspierany do września 2024 jest Firefox w wersji 115.15 ESR, czyli mamy nadal pełnoprawnie działającą przeglądarkę internetową i w sumie to jest dobra wiadomość, bo na upartego mając działającą przeglądarkę, no da się faktycznie zrobić wiele rzeczy. Jeżeli chodzi o Chroma, to oficjalną wersją był Chrome 106, ale oczywiście hakerzy poszli o dwa kroki dalej i na GitHubie można znaleźć zmodyfikowaną wersję Chroma w wersji 126, natomiast tutaj zalecałbym ostrożność, bo nie jest opublikowany kod źródłowy, więc o ile przeglądarka działa, to nie wiemy dokładnie, co zostało zmodyfikowane, więc no po prostu dla bezpieczeństwa nie logowałbym się do banku na tej przeglądarce. Jest jeszcze inny sposób, jak uruchomić nowsze przeglądarki, ale o tym pogadamy sobie później. No dobra, a co z innymi programami takiego codziennego użytku? Trzeba przyznać, że ostatnimi czasy wiele gier czy programów utraciło wsparcie i zwyczajnie no nie chcą się na Windowsie 7 uruchomić w najnowszej wersji. Na ekranie wyświetlimy Wam teraz listę aplikacji, którą sprawdziliśmy i pobraliśmy w najnowszej wersji, a także status, czy udało nam się ją uruchomić, czy nie. Oczywiście w przypadku takiego Photoshopa można sięgnąć po starszą wersję, ale tutaj chodziło nam o to, żeby sprawdzić, co z nowych aplikacji działa tu i teraz. Plus też warto mieć po prostu z tyłu głowy to, że może taki Discord czy Telegram nie działa, to można go uruchomić w przeglądarce i tam po prostu ładują się bez problemu. Ale jak Wasze wprawne oczy pewnie wypatrzyły, jednym z programów, który się odpala, jest Steam, więc no naturalnie chcieliśmy sprawdzić trochę gier i jak z tym systemem i hardwarem działają. Pomijmy ten komunikat, że Steam przestanie działać za 0 dni. Tym się nie przejmujemy, prawda? Mamy czas jeszcze. Okej, no to czy Windows 7 odpali Crysisa? Tak, w ruch poszła druga część i jak należy się spodziewać, ta gra działa fantastycznie. A czy odpali Dooma? O dziwo? Tak, API Vulkan jest wspierane na Windowsie 7 i Doom Eternal odpala się od strzała. I prawdę mówiąc, to byłem trochę zaskoczony, że się uruchomił. Z nowszych gier działa także Ghost Runner, który wygląda i śmika bardzo w porządku, a także udało nam się odpalić najnowszą wersję Minecrafta, więc przekrój gier, które odpala 7 i w które można by pograć, wygląda w porządku. No, przynajmniej w teorii. Bo przykładowo nie odpalimy już takiego League of Legends, bo po wprowadzeniu Vanguarda porzucono wsparcie dla Windowsa 7. Nie udało nam się odpalić także Rainbow Six Siege. Prawdopodobnie tutaj winą był anti-cheat i nie działa nam także CS2, pomimo tego, że wspiera DirectX 11. No właśnie, DirectX. Jest to ciekawa sprawa, bo oficjalna wersja wydarzeń jest taka, że DX12 nie jest wspierany na Windowsie 7. Prawdziwa natomiast jest taka, że czasami da się go uruchomić. To znaczy, możemy pobrać biblioteki DirectX 12 i je zainstalować. Ba, jest to nawet oficjalne rozwiązanie Microsoftu, co zabawniejsze. Upraszczając temat, to nie jest pełny DirectX 12 przeportowany na Windowsa 7, tylko w pewnym sensie emulowany feature level 11.0. Niestety, takie podejście wymagało też pracy po stronie dewelopera, więc stosunkowo niewiele gier z tego korzystało. Wiedźmin 3 w najnowszej wersji ze Steama nie działa ani na DX11, ani na DX12. Nie działa Cyberpunk, Hogwarts Legacy to samo. Nie odpaliła nam także Forza, Starfield czy Horizon Forbidden West. Ale z czego część osób może nie zdawać sobie sprawy, to Cyberpunk działał swego czasu na Windowsa 7, ale ostatnia wersja, która go wspierała, to była wersja patcha 1.31. Smutną sprawą jest jednak to, że obecnie tej wersji nie da się pobrać na Steamie ani z GOGa, więc trzeba było wskoczyć na statek, ubrać przepaskę na oko. No i faktycznie, Cyberpunk w tej wersji odpala się na Windowsie 7, a do tego nawet wyciąga rozsądną ilość klatek z tym hardwarem. Co ciekawe, to w opcjach pokazują się nawet opcje dotyczące ray tracingu i da się je włączyć, ale moim zdaniem to RT się nie odpala. Mimo że RT jest niby włączony, to nie ma żadnych różnic wizualnych, jest tyle samo klatek, no i to samo tyczy się zresztą DLSS. Kończąc wątek DirectX 12, dorzucę Wam jeszcze ciekawostkę. Teoretycznie jesteśmy w stanie uruchomić najnowsze gry wymagające tego
API, korzystając z translacji DXVK, tej samej, której m.in. Valve używa w Steam Decku. Przykładowo taki Elden Ring ma moda, który umożliwia mu działanie pod Windowsem 7 i 8 i emuluje właśnie w ten sposób DirectX 12. Tym samym sposobem można odpalić także God of War. I trochę to zabawne, że narzędzie stworzone z myślą o Linuxie ratuje starego Windowsa. Więc czy dana aplikacja, czy gra się uruchomi, to jest trochę taka loteria. Ale podobnie jak do staruszka Windowsa 98 powstał Kernel X, tak dla Windowsa 7 powstał VXKEX, czyli zestaw rozszerzeń dla jądra NT6.1, które umożliwia uruchamianie niektórych aplikacji z Windowsa 8 czy 10. Można to sobie pobrać z GitHuba i zainstalować. Wtedy we właściwościach pojawi nam się dodatkowa zakładka, która pozwoli wymusić uruchomienie go przez tą warstwę rozszerzenia. Jak to działa? Szczerze? Zaskakująco dobrze. Pamiętacie listę programów, którą pokazywaliśmy Wam wcześniej? Teraz wygląda to dużo lepiej. Sporo takich programów jak Discord, Spotify czy Visual Studio Code można odpalić. Do tego dzięki VXKEX można odpalić najnowszą wersję Firefoxa czy Chroma, więc znów zyskujemy przeglądarkę, która będzie wspierana przez lata. Co ciekawe, dzięki temu rozszerzeniu możemy także bez problemu odpalić CSA 2, więc także ma to przełożenie na niektóre gry. Przyznaję, naprawdę miła niespodzianka i znacznie rozszerza możliwości tego starego systemu. Wszystko pięknie, fajnie, o ile bawimy się w taki eksperyment, bo prawdę mówiąc, no nie ma sensu, żeby używać Windowsa 7 na co dzień. I zwyczajnie jest to ciągła dłubanina i proszenie się o problemy, no a także spore ryzyko bezpieczeństwa. Oficjalne wsparcie zakończyło się 4 lata temu, chociaż tyczy się to wersji systemu domowej, bo Windows 7 pod wieloma względami jest podobny do Windows Server 2008, a jego wsparcie z kolei jest przedłużone do 13 stycznia 2026 roku. Ciekawe jest to, że wiele z tych poprawek można manualnie zainstalować do zwykłej siódemki, więc czysto hipotetycznie, na upartego, można by używać Windowsa 7 z poprawkami jeszcze do 2026 roku. Nie żebym polecał, ale na swój sposób jest to niesamowite, przyznacie. Jak mówiłem na początku, założeniem tego filmu było zbudowanie komputera, który miał oficjalnie najmocniejsze bebechy, które były wspierane przez Windowsa 7. Ale moderzy są niesamowici i popchnęli temat jeszcze dalej. Bo co powiecie, żeby zainstalować Windowsa 7 na platformie X670E z soketem AM5 i pamięciami DDR5. Użytkownik Canon Kong przygotował wpis na forum Level 1 Techs, gdzie udostępnia nieoficjalny port sterowników pod, uwaga, wszystkie platformy AMD, wliczając w to właśnie najnowszy soket AM5. Nie jest to idealna rzecz, bo sam autor wspomina o tym, że nie działa przykładowo Wi-Fi 6, ani zintegrowany układ graficzny, więc będziemy mieć troszeczkę wykrzykników w menadżerze urządzeń, ale sam system bazowo ma działać całkiem sprawnie. Instalacja wygląda podobnie jak w przypadku komputera na starszym sokecie. Tutaj WPM musiał zintegrować te nieoficjalne sterowniki Canon Konga z instalacją, tak żeby faktycznie system udało się zainstalować i żeby to zadziałało. Przyznaję, widok takiego procesora w Windowsie 7 naprawdę ryje mi mózg. Ale tak, uruchamia się to i działa. Nawet wpakowaliśmy tutaj dysk na PCI Express 5.0, co sami możecie zobaczyć po tym syntetycznym teście. I jasne, o ile jest to mocniejszy procesor, szybszy RAM czy dysk, to no, w grach nie będzie szczególnie większej różnicy ze względu na GPU. Ale kto wie, może moderzy dadzą radę zhakować sterowniki NVIDIA albo AMD i będziemy mogli jeszcze odpalić kiedyś nowsze karty na Windowsie 7. Prawda jest taka, że no nie ma szczególnie odczuwalnej różnicy w użytkowaniu tego komputera na platformie AM4 czy AM5. Nie odpalimy tutaj dzięki temu nowszych aplikacji. Wiadomo, nie ma to realnego zastosowania i jest to robione na zasadzie bo można, ale kurczę, to jest przecież fajne w komputerach, że po prostu da się robić takie cuda. I jeśli chcielibyśmy zbudować taki prawdziwie Ultimate Windows 7 PC, to z dużym prawdopodobieństwem jeszcze części niektóre nie wyszły, ale z dużym prawdopodobieństwem będzie on oparty o platformę AM5. Pewnie trzeba będzie wrócić do tematu za kilka lat, jak już platforma AM5 będzie miała więcej procesorów i wtedy może się okazać, że Windows 7 będzie działał jeszcze lepiej. Moim zdaniem naprawdę ciekawy temat.
Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.